panie Edwardzie. Dziękujemy panu za wszystkie lata, bo to już mały jubileusz, 10 lat. To u pana czujemy się jak w niebie, prawda? Jest to raj na ziemi. Więc to oczywiście wiemy, że pana zasługa, nasza współpraca, no słowa nie potrafią tego określić. Będą dedykacje, ale przygotowaliśmy taki męski kwiatek. W środku jest liścik miłosny. Nie wiem, tak. To jest skierowane do pana Edwarda. Tak. Czy pan Edward wyraża zgodę, żeby go odczytać? Tak, tak. Tak wyraża. Dobrze, dobrze. No więc wiecie, kobieta nie potrafi rozbierać, to raczej jest domena mężczyzn, ale jakoś mi się udało. No więc liścik jest taki, o takiej treści. Szanowny panie Edwardzie Kwiatkowski, właścicielu Centrum Szkolenia Wypoczynkowego ELZAM przy ulicy Żołnierzy w Krynicy Merskiej. Panu i pracownikom centrum serdecznie dziękujemy za bardzo dobrą współpracę w trakcie realizacji naszego wyjazdu. Domową atmosferę, stworzenie optymalnych warunków dla wypoczywającej grupy w ELZAM-ie 50-osobowej, 58-osobowej od 24 czerwca do 1 lipca. Seniorzy z Łajsk, no oczywiście kłaniamy się, dziękujemy, liczymy na dalszą współpracę. No i cóż, panie Edwardzie, czy możemy tak nieśmiało poprosić, że zaklepujemy termin na następny rok? Oczywiście. O, tak, brawo, brawo, brawo. Bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście ten kwiatek przekazuję na ręce pana. No, zaskoczył nas pan maksymalnie. No naprawdę, ale widzi pan, jesteśmy grupą zorganizowaną. Dziękujemy za niespodzianki. Prosimy o jeszcze. Dziękujemy za współpracę. Dziękuję. Nie, 100 lat muszę zaśpiewać. Tak. Tak, jak 100 lat zaśpiewać. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękujemy za 10 lat i prosimy o jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jeszcze jeden, jeden.